Panowie, Pan Dekontelier, który użyczył nam także wszystkich kwestii technicznych, reklamowych, związanych z kabelą lustrzanką. Tak się składa, że po raz pierwszy Polska, jak wiemy, przechodzi Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego są prezentacje filmów narodowych właśnie tutaj, w centrum Europy, w serce Europy, szczególnie w tak gorącym okresie kryzysu i wszelkich dyskusji, które powracają o zasadność strefy euro, to też Unii Europejskiej, o tym wszystkim. Chciałem ogromnie podziękować, bo jesteśmy także w przedbiegu Wielkiego Festiwalu Filmowego tutaj właśnie w Brukseli, panu Belier. I powiedzieć o tym, że faktycznie dzisiaj polskim filmem, tak różnym, podejmującym tak wiele różnych problemów, gdzie zawsze człowiek jest osadzony w różnych trudnych rzeczywistościach i różnych takich, którzy chcemy pokazać tak naprawdę to, że Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie Polska jest liderem, wnosi do wspólnej Europy bardzo wiele. I dzisiaj faktycznie ten przegląd filmowy z jednej strony porusza te kwestie okresu II wojny światowej, porusza kwestie często już zapominane tu w Europie Zachodniej o czasach komunizmu, czy wspaniałe filmy tego okresu, może także wszystkie kwestie dotyczące problemów współczesnych. Ten repertuar wielu znakomitych twórców jest dzisiaj moim zdaniem tym, co chcemy pokazać i zapoczątkować. To, aby być może w przyszłości także pozostałe, następne prezydencje mogły w swoich okresach, kiedy będą przechodzić półrocznych przewodnictw Unii Europejskiej, także mogły pokazać film, bo chyba nie ma nic bardziej naturalnego z pokazaniem różnorodności kulturowej, językowej, pokazania własnych losów historii różnych naszych europejskich narodów niż poprzez film. Z jednej strony rzeczywiście tak, a z drugiej strony miałem po prostu pomoc i była tam obecna Agnieszka, więc to było łatwiutkie w momencie. Mówiąc innymi słowy, po prostu bez niego tego nie zrobił. Ale może troszkę gorzej. No tak, wszyscy mnie pytają o ten bałag, czyli taki lwowski plan, ten jeżdżyk z lwowskiej ulicy. W pierwszej chwili, kiedy Agnieszka Rola zaproponowała, żebyśmy się nauczyli tego bałagu, to ja byłem przerażony, ponieważ raz mi się tylko zdarzyło w krajowskim języku, użyłem słowacki i tak mi to zdabingowali na koniec. Byłem przerażony, że muszę się nauczyć jakiegoś języka, który jest dosyć bliski polskiemu językowi, ale jednak się różni. I zastanawiam się, jak ja sobie z tym poradzę. Znaczy, czy ja nie będę miał takiego problemu, będę się zastanawiał, jak powiedzieć jakąś kwestię, w jaki sposób ją powiedzieć językowo, a nie, nie wiem, emocjonalnie, jeśli to nie będzie mi przeszkadzało w grze po prostu. Ale jak się okazało, Agnieszka rozpostawiła na swoim i bardzo dobrze, bo tak się zdarzało w tym filmie, że nie zawsze jak miałem jakieś wątpliwości i Agnieszka stawiała na swoim, to później wychodziliśmy na dobrze.